Poniedziałek, Bruksela, dziś Waszyngton. To pierwsze w nowej roli podróże zagraniczne szefa MON Mariusza Błaszczaka. Polityk spotka się z generałem Herbertem Raymondem McMasterem, doradcą Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Tematy rozmów na razie nie są znane, ale prawdopodobnie dyskusja będzie dotyczyć m.in. kwestii bezpieczeństwa oraz obecności amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO. O tym miał rozmawiać Antoni Macierewicz, zanim został zdymisjonowany, a jego wizyta w USA została odwołana. Rex Tillerson przyleci do Polski. Sekretarz stanu USA ma zjawić się w Warszawie za 2 tygodnie. Pod koniec stycznia będzie rozmawiał z nowym szefem polskiego MSZ, profesorem Jackiem Czaputowiczem. Według naszych informacji rozmowy mają dotyczyć sprzedaży amerykańskiej broni Polsce. Chodzi m.in. o systemy antyrakietowe Patriot. Możliwe jest również, że Tillerson weźmie udział w uroczystościach z okazji 73. rocznicy wyzwolenia obozów Auschwitz. Profesor Jacek Czaputowicz spotka się dziś z szefem niemieckiej dyplomacji Sigmarem Gabrielem. Szef MSZ będzie też rozmawiał z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schäuble. Przedmiotem rozmów ma być sprawa artykułu 7 traktatu unijnego. W programie wizyty jest też spotkanie z grupą niemieckich ekspertów w dziedzinie polityki międzynarodowej. Minister przedstawi priorytety polskiej polityki zagranicznej. Będzie to druga wizyta międzynarodowa Czaputowicza od objęcia przez niego urzędu szefa MSZ. W poniedziałek szef polskiej dyplomacji odwiedził Bułgarię. Za nieco ponad tydzień w Zakopanem odbędzie się Puchar Świata w skokach narciarskich, a biletów brakuje. Wszystko za sprawą koników, którzy ubiegli kibiców i chcą dobrze zarobić. Biletów brakuje od połowy października. Organizatorzy zgłosili sprawę policji i do prokuratury. Apelują też do kibiców, by nie nabywali biletów po wyższej cenie niż nominalna. Zgodnie z kodeksem karnym i regulaminem sprzedaży biletów, każdy, kto sprzeda wejściówkę po wyższej cenie, łamie prawo. Zawody odbędą się w dniach od 26 do 28 stycznia.